Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjęli Państwo zaproszenie na nasze dzisiejsze krótkie spotkanie przy unikatowym, nie boję się użyć tego słowa, budynku, zabytkowym budynku kolei wąskotorowej w Nieborowicach. Za Państwa pośrednictwem mamy do przekazania mieszkańcom gminy Pilchowice, ale myślę nie tylko gminy Pilchowice, bardzo istotną informację. Proszę Państwa, trzymam w dłoniach akt notarialny, na podstawie którego dziś nieruchomość została kupiona od Polskich Kolei Państwowych, od spółki Skarbu Państwa Polskie Koleje Państwowe. Występowałem w imieniu gminy Pilchowice i można powiedzieć, że od dziś nieruchomość jest w rękach gminy. Oczywiście mamy pełną świadomość tego, że no, oznacza to dla nas ogromną odpowiedzialność i wyzwanie. Natomiast od początku nie mieliśmy dylematu z tym, że jest to jedyna słuszna decyzja, która uchroni ten zabytkowy obiekt od całkowitego zniszczenia. Państwo dzisiaj mają okazję go udokumentować i sfotografować i bardzo się z tego powodu cieszę i mam ogromną nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli porównać te zdjęcia. Oczywiście pojawia się pytanie, po co, w jakim celu i jakie dalsze plany. Proszę Państwa, jest to zadanie, które w moim przekonaniu ma charakter zadania ponadgminnego. Oczywiście potrzeba było tej decyzji gminy po to, by te marzenia, które dziś mamy w głowach, można było przekuć na czyny i to się zadzieje. Myślę, że w ciągu najbliższego czasu zlecimy dokumentację projektową po to, żeby temu obiektowi przywrócić dawny blask. To będą procedury bardzo długotrwałe. Myślę, że realnie patrząc potrwają około roku pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, co podkreślam i bardzo dobrze, ponieważ uspokajając mieszkańców chcę podkreślić, że przede wszystkim chcemy odbudować ten obiekt w takiej wersji, w jakiej znamy go jeszcze z lat, końca lat 80., zanim popadł w ruinę. Co dalej, proszę Państwa, bo odbudowa obiektu bardzo często okazuje się najprostszym rozwiązaniem. Jakie mamy pomysł na ten obiekt? Otóż jesteśmy na trasie byłej kolejki wąskotorowej, relacji Gliwice-Rudy. Oczywiście dziś trudno już mówić o odbudowie tej trasy, natomiast mamy bardzo ambitne plany i myślę, że one są realne, żeby ścieżka rowerową, która dziś kończy się w Mysiej Górze, około kilometra stąd, wybudowane przez samorząd Gliwic, poprowadzić szlakiem kolejki wąskotorowej do centrum Pilchowic. Ten obiekt, który będzie niejako stacją, być może przystanią rowerową dla turystów, którzy później od centrum Pilchowic będą mogli już przesiąść się na kolejkę wąskotorową i dojechać nią aż do Zalewu Rybnickiego, proszę Państwa. Odbudowa kolejki wąskotorowej do centrum Pilchowic uważamy jest realna, więc mówimy o takim strategicznym projekcie, w którym przejęcie tego budynku i jego odbudowa była bardzo newralgiczna i takie mamy plany, takie mamy marzenia, czyli rowerem z Gliwic poprzez gminę Pilchowice i dalej kolejką wąskotorową do Zalewu Rybnickiego. Pojawia się pytanie, kiedy? Tak jak, proszę Państwa, jeśli chodzi o prace projektowe i same nabycie nieruchomości, a był to koszt 189 tysięcy złotych, jest jeszcze w możliwościach finansowych gminy tak sama realizacja. Już dziś wiemy o tym, że przekroczy grubo kilka, a jeśli chodzi o odbudowę całej ścieżki rowerowej, kilkanaście milionów złotych. I tutaj oczywiście tego własnymi środkami nie jesteśmy w stanie pokryć, ale jestem optymistą. Liczymy tutaj na bardzo duże wsparcie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, opcji politycznych wszelkich możliwych. Zachęcamy do współpracy naszych lokalnych parlamentarzystów i w ogóle ludzi dobrej woli. Myślę, że przy wspólnym zaangażowaniu i przy takiej współpracy, jaka do tej pory w różnych tego typu projektach była nam dana, jesteśmy w stanie już za kilka lat realnie oddać ten obiekt z powrotem mieszkańcom. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i zachęcam do zadawania pytań. Panie Wójcie, jak długo staraliście się o odzyskanie od kolei tego obiektu? Bo to chyba nie jest kwestia ostatnich tygodni, tylko podejrzewam, że nawet lat. Dokładnie tak jest. Pierwsze rozmowy dotyczące przejęcia nieruchomości rozpoczęliśmy w 2016 roku, także mamy 7 lat ciężkiej pracy. Ja nie ukrywam, że bardzo liczyliśmy na to, ażeby ten obiekt ze względu na jego stan techniczny przejąć od PKP w drodze darowizny. Nie było to możliwe z różnych względów, kupiliśmy go, natomiast plus jest taki, że będziemy mieli dużo większą swobodę w jego zagospodarowaniu w przyszłości, bo
darowizny rządzą się swoimi prawami, zapewne byłyby zapisy, które pewne funkcje by nam ograniczały, jak chociażby jakaś taka funkcja związana z zorganizowaniem tutaj miejsca, w którym można napić by się chociażby dobrej kawy. A w jakim stanie jest w tej chwili budynek? Bo oglądamy tutaj właściwie taką lepszą jego część, prawda? Ale całe zaplecze jest w dosyć opłakanym stanie. Jakie są, co mówią ekspertyzy? Ekspertyza wykonana na zlecenie PKP, ale ekspertyza wykonana przez PKP na wyraźne żądanie wojewódzkiego konserwatora zabytków pokazuje, że stan techniczny tego obiektu delikatnie mówiąc nie jest dobry. Zresztą tabliczki, które tutaj są widoczne, mówią same za siebie. Dlatego tak bardzo zależało nam na tym, żeby przyjmując budynek przynajmniej został on w pewnym sensie zabezpieczony. Proszę Państwa, ten obiekt wymaga gruntownej przebudowy. Na szczęście technologia poszła tak do przodu, że 20 lat temu musielibyśmy powiedzieć, że jest do wyburzenia, ale uważam, że jesteśmy w stanie go dziś odbudować. Oczywiście będzie to kosztowało bardzo dużo pieniążków. Miałem tego świadomość podpisać z umowy. Panie Wójcie, jaki będzie następny krok? Teraz akt notarialny i jak to wygląda w takim harmonogramie czasowym, powiedzmy, cirka? Protokołem zdawczo-odbiorczym, myślę, przejmiemy władztwo nad nieruchomością tak stricte za jakieś 2-3 tygodnie najpóźniej i od razu przystępujemy do wyłonienia projektanta, który, myślę, tak jak powiedziałem wcześniej, około roku z wszelkimi uzgodnieniami, przede wszystkim Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przygotuje dokumentację projektową. Chciałbym, żebyśmy w przyszłym roku o tej porze dysponowali pozwoleniem na budowę, a to otworzy nam możliwość poszukiwania środków finansowych. W części już to robimy. Jeśli tylko one się pojawią, to przy montażu finansowym uważam, że tego typu prace z doświadczenia, powiem, mogą trwać też około roku. Więc tylko to, ten znak zapytania, ale bardzo ważny, to to, kiedy pozyskamy jakieś zewnętrzne środki. Panie Wójcie, na pewno ma Pan jakąś własną wizję tego miejsca. Jak Pan to widzi? Co by tu mogło być? Jak to ożywić i jakie będą profity z tego ożywienia? No, zacznę od tych profitów. Uważam, że jeśli uda nam się zrealizować ten strategiczny cel, to będzie to niewątpliwie bardzo duża atrakcja turystyczna, z której będą korzystali, co podkreślam, nie tylko mieszkańcy gminy Pilchowice. No fantastycznie rozwija nam się w ostatnich latach turystyka rowerowa. Jeśli udałoby nam się domknąć ten szlak na linii Gliwice-Rudy, to spodziewam się tu naprawdę wielu, wielu turystów w ciągu roku. Tak jak wcześniej powiedziałem, podstawowy cel to jest przywrócenie tego obiektu takiego, jak go widzieliśmy na widokówkach sprzed kilkudziesięciu już lat. Natomiast najprawdopodobniej obiekt zostanie po wyremontowaniu oddany w ręce Gminy Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury. Uważam, że w tym miejscu na pewno powinno się znaleźć coś dla podróżnych, taka ala przystań rowerowa, gdzie, tak jak wcześniej powiedziałem, będzie można usiąść na chwilę, odpocząć, napić się dobrej kawy. Są jeszcze pomieszczenia na górze, być może jakaś izba pamięci, ale daje tutaj dość duży znak zapytania, ponieważ zazwyczaj przy tego typu projektach bardzo mocno wsłuchujemy się w głos mieszkańców i chciałbym, żeby oni też się co do tego wypowiedzieli. Mamy nasze lokalne stowarzyszenia, mamy rady sołeckie. Chciałbym też posłuchać, jaki oni mają pomysł, nie tylko na ten obiekt, ale również na cały teren, bo mamy tutaj 80 arów działki, gdzie też można coś ciekawego wymyśleć. Mamy taki dobry przykład rewitalizacji stacji w Pyskowicach, która właściwie finiszuje. Burmistrz Wójcik jest zadowolony, pozyskał duże środki. Czy to Pan Wójt się zapatrzył na te Pyskowice i taki dobry przykład? No, stacja kultury to jest fantastyczny pomysł i tylko pogratulować Pyskowicom. Oczywiście byliśmy też zainspirowani tym pomysłem, bo jeśli są jakieś dobre wzorce, to grzechem byłoby z nich nie skorzystać. Sama nazwa nas urzeka. Nie wiem, czy tu będzie tak samo, ale pewnie też mamy ograniczone możliwości, bo troszeczkę mniejszy jest ten obiekt od tego, który mamy w Pyskowicach, ale podobną drogą chcielibyśmy podążać. Czy nazwa już jest jakaś wymyślana robocza, czy to dopiero nie, jest? Nie, na razie mówimy o stacji kolejki wąskotorowej w Nieborowicach. Na pewno będziemy przywiązywać wielką wagę do nazwy sołectwa. Jesteśmy w Nieborowicach, jesteśmy w gminie Pilchowice i tu niczego obcojęzycznego wymyślać raczej nie będziemy. Mam jeszcze pytanie. Ten obiekt od 30 lat jest w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Czy Panu wiadomo na temat tego, jak w ostatnich latach ten Wojewódzki Konserwator, czy jakiekolwiek działania podejmował w stosunku do tego zabytku? No, panie redaktorze, możliwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jednak mimo wszystko uważam, że są ograniczone. Na pewno jednym z powodów, myślę,
podjęcia ostatecznej decyzji przez Polskie Koleje Państwowe odnośnie do tego, że nieruchomość nam przekazali, były bardzo takie energiczne działania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu nakładania na PKP konkretnych obowiązków związanych z utrzymaniem obiektu. Myślę, że był to pewna zachęta, że się tak wyrażę kolokwialnie, dla PKP, żeby pewne procedury z gminą przyspieszyć. Ja też mam oczywiście świadomość tego, że już od dziś te pisma konserwatora będą kierowane do gminy, ale kontakt z konserwatorem jest bardzo dobry i mamy tutaj takie uzgodnienia, jeśli mogę tak powiedzieć, że my przede wszystkim musimy udokumentować, że energicznie do pewnych działań przystępujemy, no bo trudno wymagać od nas, żebyśmy w ciągu tygodnia obiekt przywrócili do poprzedniego stanu. W ubiegłym roku mówiło się o reaktywacji odcinka wąskotorówki na trasie Stanica-Pichowice. Czy coś więcej w tym temacie panu wiadomo? Tak jak wcześniej wspomniałem, traktujemy przebudowę naszej stacji w Nieborowicach jako element tego dużego projektu. Jako ciekawostkę podam panu, państwu, że do 17 marca bodajże gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie w kolejnej edycji Polskiego Ładu, tym razem przeznaczonej na ochronę zabytków. I wraz z gminą Kuźnia Raciborska chcemy oprócz wniosku konkretnie na ten obiekt złożyć również wniosek na przebudowę i odbudowę kolejki wąskotorowej, linii kolejki wąskotorowej do Pilchowic. Tylko tak jak wcześniej wspomniałem, koszty przebudowy są ogromne i myślę, że nawet jeśli uda się uzyskać dofinansowanie z tego źródła, to nie obejdzie się bez innych środków. Myślę tu przede wszystkim o środkach unijnych. Czekamy, aż zostaną one w końcu odblokowane, bo myślę, że na tego typu działania na pewno uda się pozyskać pieniądze. Jeszcze raz państwu bardzo serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie, bo to właśnie dzięki państwu, no myślę, duże grono mieszkańców regionu pozna nasze plany, bo nie ukrywam, że pytań odnośnie do tego obiektu było bardzo dużo, więc jeszcze raz wszystkich państwa i mieszkańców uspokajam. Budynek nie będzie zrównany z ziemią, wręcz przeciwnie. Zrobimy wszystko, by przywrócić mu dawny blask. Jeszcze raz państwu dziękuję.